Ciebie i Geralta do Kermoren, gdzie czekali przyjaciele. Wojownicy Dzikiego Gonu nieustępliwie ścigali Wiedźminkę i dotarli do Kermoren niedługo po niej. Rozgorzała wielka bitwa, która skończyłaby się śmiercią wszystkich obrońców, gdyby nie gwałtowna manifestacja magicznej mocy Ciri. Dziki Gon musiał się wycofać, ale wojna nie została jeszcze wygrana. Okej, witam was serdecznie, moi drodzy. Musicie przyznać, że działo się i to dużo. To oczywiście płonie ciało tutaj mentora wszystkich Wiedźminów. Cóż ja mam, porozmawiaj z Avalachem o następnym kroku. Gdzież on jest? A, trzeba iść do twierdzy. Ale nie wiem, czy ci będą chcieli ze mną pogadać. Dziękuję. Daj spokój. Dziewczyna jest moją wychowanicą. Starzy ludzie żyją tylko po to, żeby pomagać młodym. Wiesz, że to jeszcze nie koniec. Wiem. Cokolwiek planujesz robić dalej, pamiętaj, że na Skellige zawsze znajdziesz wsparcie. We mnie, w Krachu i jego dzieciach. W zasadzie sam nie wiem, co robić dalej. Jeśli masz wątpliwości, to rób to, co podpowiada ci instynkt. Nawet jeśli podpowie ci źle i wpadniesz w gówno, to wpadniesz w zgodzie z samym sobą. A to jest najważniejsze. Dobra rada. Ba, jest się w końcu tym hierofantem. Niedługo wracam do siebie. Trzymaj się i uważaj na Ciri. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Dobra, elegancko. Chyba z każdym porozmawiam, wybaczycie mi to. Ale kurczę, klimat tu jest. O czym myślisz? Nie wyobrażam sobie Kermoren bez Vesemira. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. To jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Zostań. Nie, Geralt. To miejsce jest martwe od dawna. Najwyższy czas się z tym pogodzić. No, kiedyś tętniło życiem. Prawdopodobnie, no nie prawdopodobnie, tylko na pewno, Vesemir był ostatnią osobą, która właśnie trzymała wszystkich w kupie. Absolutnie nie mam pojęcia, co się teraz może stać z Wiedźminami. No bo Kermoren było taką ostatnią przystanią. Wiadomo było, że jak ktoś był ranny, ktoś był w potrzebie, no to co? Kermoren. Oddalone od wszystkiego. To tak jak ta moja upragniona Nowa Zelandia troszkę. Dobra, ale kontynuujemy. Ciekawe, co Leto będzie miał do powiedzenia. Było ciężko, ale udało się. Dziękuję za pomoc. Proszę. Co teraz zamierzasz? Pewnie spróbuję przedostać się przez góry, na wschód. Co potem? Zobaczymy. Bywaj. Nie chciałem, żeby został. Nie wiem, czy słyszeliście, ale głos podkłada mu Grucha. Jeden z bardziej charakterystycznych polskich aktorów. Co u was? Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. Narażaliście dla mnie życie. Jak mogę wam się odwdzięczyć? Coś wymyślimy, prawda? Wymyślimy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. Dobra. To pewnie z Ves nie da się pogadać. Tak.
krach. Kejle zostawię na koniec. Jesteś. Przykro mi z powodu Wesemira. Dziękuję za pomoc. Jedynie spłaciłem dług. Wracasz prosto na Artskellig. Nie ma co zwlekać. Wojna z czarnymi nie zaczeka. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem i dziękuję. Okej. Zoltan. Ale że nie pojawił się Jaskier, jestem bardzo zdziwiony, no. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Wesemira. Wiem, że był ci bliski. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódkę a zakąskę. Nie zrozum mnie źle. Pomogę wam cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. Musimy odnaleźć Gone, Redina i dojechać ich jak byk jałówkę. Tylko kurka, jak ich znaleźć? Niestety to nie takie proste. Nam będzie trudno ich znaleźć, a oni mogą odszukać i zaskoczyć nas z łatwością. To jest, wybacz, Geralt, pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weź się w garść i przemyśl sprawę. Przemyślę. Okej, no i został jeszcze Lambert. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla mnie i dla Ciri. Szczerze, gdybym wiedziała, co będzie się tu działo, nigdy nie zawróciłabym do Kaer Morhen. Cieszę się, że mogłam pomóc, ale wyjeżdżam, jak tylko Lambert poczuje się lepiej. O! Jedziecie razem? Mam pewien pomysł, ale do jego realizacji potrzebuję pomocy Wiedźmina. Lambert zgodził się na współpracę. Powodzenia, jeszcze raz dziękuję. Teraz jesteśmy kwita. Lambercik, a co ty tak się zgodziłeś na pomoc? Możemy pogadać? O co chodzi? Jak się trzymasz? Uwielbiam takie pytania, jak się trzymam. Chujowo się trzymam, Geralt, i dobrze o tym wiesz. Wiedziałem, że staruszek nie będzie żył wiecznie. Nawet już powiedziałem Eskelowi, że jak przyjdzie co do czego, ja biorę jego miecz. Wiesz, dobrze mi leży w ręku. Ale Wesemir zasługiwał na lepszą śmierć, a zginął zgnieciony jak wesz. Pomścimy go. Czarno to widzę. No i to dosłownie chyba. Spróbuj się z nikim nie pokłócić. Ci ludzie przyjechali nam pomóc. Będziesz mnie teraz wychowywał? Nie, tylko grzecznie proszę. To ci grzecznie odpowiadam, żebyś mnie pocałował w dupę. O. Nic się nie zmieniłeś. Czyżbym słyszał zawód? Nie, zdziwienie. Ludzie zwykle z wiekiem łagodnieją, a tobie się tylko pogarsza. Mamusia zawsze mówiła, że jestem wyjątkowy. Przychodzą mi do głowy inne określenia, ale wyjątkowy też pasuje. Dobra. Na razie. Trzymaj się. Dobra, no to kontynuujemy. Jeszcze chciałbym się... Zirael ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Chętnie pokłócę się na ten temat przy innej okazji. No, myślałem, że podsłucham więcej. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kaer Morhen przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Loże? Poważna decyzja. Czy chcę angażować?
Loża czarodziejek ma zawsze swoje cele. Ale może być ciekawie. Nie wiem tylko, czy jak odpowiem to, to się... Dobra. Nie ufam Loży, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkinie Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Nie możesz się narażać. Traktujecie mnie jak chorągiew, którą trzeba bronić przed wrogiem. Nikt z was nie ma dosyć odwagi, żeby wyjść naprzeciw zagrożeniu? Jeśli sami ich nie zabijemy, w końcu zginiemy wszyscy. Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. No kurka, no ale... Już do zobaczenia, a przecież mieliśmy jeszcze tam się spotkać na wieży i tak dalej, i tam... Gdzie to łóżko duże? Nie, no jestem zawiedziony. Czarnula, niech sobie jedzie, ladacznica. Kilka dni później. Ale to nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zabrać do kupy. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda skeligijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Czekaj, pożałujesz! Hej! Oszukujesz! O kurka! Mięczak! Jeszcze zobaczymy! No czek! Kurczę, słuszka. Przegrasz z kretesem. Rzucaj.
wież Śnieżki. Ładny rzut. Kurde, Bela, no. Jest. O, tego ci nie daruję. O, 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 o. Oszukuje. Jeszcze chcę. Gdzie ona jest? Tam. Uwaga. Przecież wziąłem. Uwaga. U! Babok. Wygrasz z Kretesem. Pojawisz się. O. I babok. I... Dobra. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Kurde, fajna by z nich para była. Tak, takie dwa siwule. Dla tych, którzy czytali książki, ja, jaka profanacja. O Jezus. Geralt. Geralt. Wstawaj. Co? Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. Hmm. A wiesz, kto jest gościem honorowym? No kto? Nie wiem, oświeć mnie. Imlarit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat to idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Hmm. Ciekawe. Coś czuję, że Avalach nie pochwala tego pomysłu. A widzisz go tu gdzieś? Zostawiłam mu list. Spotkamy się w Nowigradzie. Chodź, pogadamy po drodze. Prowadź. Dupie z cesarzem. Nie chciał dać chorągwi, niech spada na drzewo. Ruszamy? W drogę. Po bitwie w Kaer Morhen, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlarita. Postanowiła go zabić. Jego dni są, kurde Bela, policzone. Dni, godziny. Co teraz? Ciągnąć dalej? Nie no, pociągnę fabułę jeszcze. Kilka odcinków. Także zobaczymy, co na tej Łysej Górze się zdarzy. Velen, ziemia niczyja. 5 dni później. Czyżby Łysa Góra to było to wzgórze z drzewem? Nie, no to raczej Łysa nie jest.
Zaraz zobaczymy, który poziom jest potrzebny tego zadania. Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Art Serbin, dom pań lasu. A, to te maszkary. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Szkoda. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Będzie orgietka jakaś, dobrze. Znasz tę okolicę? Przed wiekami było to święte miejsce druidów, ale potem pojawiły się wiedźmy. Zniszczyły welański krąg i spaczyły święty dąb na szczycie góry. Raz do roku odbywa się tu wielkie święto. Sabat, na który schodzą się okoliczni chłopi. Podejrzewam, że Imlerit jest gościem wiedźm. Sporo wiesz. Avalach jest dobrym nauczycielem. No dobra. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Chłopi z Velen nazywają tę noc świętem darów. Nie wiem dlaczego. O! Ślady wielu stóp. Przeszedł tędy tłum chłopów. A, czyli sabat się niedługo zacznie. Zobaczmy to zadanie, jaki poziom. Łysa Góra, 26. Ja mam 3... O, jeny. To mi skoczyło trochę tych poziomów. Chyba jak 30 już mam? No dobra, zadania poboczne tu jeszcze troszkę niewykonane. Bo jak mam 30, to poszukiwania by można było zrobić z 34 i... Ale to dobra, później. Jedziemy fabułę. Tu jest szybka podróż. Jak nie będzie więcej tego Avalach dzikiego... mówił, że słabością Imlerita jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Avalacha. Strzelać? To mu głos służył kiedyś, panie. Aha. Podejdą. Ale... Przyszli na święto. Nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować. Chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska. Dosiądźcie się. Jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. Dosiądziemy się do ogniska? No dobra, dosiądźmy. Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie się przysiądziemy, prawda? Mów za siebie. Chodźcie za mną. No chodź. Golniemy po kielonku. Mówiłeś, że panie schodzą do was ze szczytu góry. Jeśli są łaskawe. Mój ojciec opowiadał, że przechadzały się od ogniska do ogniska, słuchając próśb i skarg. Wtedy co roku czekamy, aż znów przyjdą. Czyli zdarzało się to dawno temu. Nie ma co liczyć na szczęśliwy traf. Tak, spróbujmy dostać się na szczyt góry. Powiedziałeś, że nie przejdziemy przez bramę. Co roku na górę wchodzą młodzieńcy i dziewczęta. Ale nigdy więcej niż troje. Niech zgadnę. Młodzieńcy i dziewczęta nie wracają? Wracają szczęśliwi.
Rzadko które zostaje potem w Velen. Ruszają szukać lepszego życia w świecie. A z jakiej okazji świętujecie? A co wam do tego? Nie ma się co gniewać. Białowłosy służył paniom, tak jak i my im służymy. Z tą kuszą zaraz lepiszczą dostanie. Cały rok ślemy im dary. A tej nocy one obdarzą nas swym błogosławieństwem. Spotkałam jeden z waszych darów dla wiedźm. Był zasmarkany, wystraszony i na oko 8-letni. Spokojnie. Po co paniom wasze dzieci? My nie wiemy i nigdy nie pytamy. Nie wiecie? Ja wam powiem. Powiedzcie lepiej, co ma zrobić chłop z napotkaną na trakcie sierotą, kiedy jego własne dziecka płaczą z głodu. Nie jesteście stąd, więc nie sądźcie nas wedle obcych praw. Powiedziałeś, że panie wam błogosławią. A no tak toczą się nasze losy. Najpierw lato trudów w pełnym słońcu, potem deszczowa jesień, a po niej zima umierania. Czekamy tedy na wiosnę, kiedy wszystko co martwe odradza się, a z krwi i potu dąb rodzi nam żołędzie. Czasem kilka, czasem garść. I co robicie z tymi żołędziami? Starszyzna Velen zbiera się i radzimy. Jedni chcą je zmielić i pola obsiać, żeby był urodzaj. Drudzy mądrej kobiecie zanieść, żeby ulepiła piguły na suchoty. Garść zaklętych żołędzi starcza dla całego Velen. Nigdy nie starcza. Dosyć już o tym. Mamy inne pytania. Na nas już czas. Śpieszno wam zobaczyć, panie? Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Chodź, Geralt, musimy zdążyć przed brzaskiem. Idźcie do namiotu i stańcie przed Teklą. To ona decyduje, kto jest godny stanąć przed paniami. Nigdy nie wiadomo, co za stworzenie tego złoką ludzką świadczy. Każdy z niej dla siebie i po swojemu. To tylko pewne, że idziemy do Tekli. Jest dotąd jeszcze nie znany nikomu. Zima była cię. Dom po brocie. Trzeba będzie ją jakoś przekonać. Ciri, no chodź. Gdzie ta Tekla? Popatrz, dziecko. To Bożątko. Znam je. Ma na imię Janek. A niech mnie. Wróciłeś. Jest Janek. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja... No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? A co ty tutaj robisz? Gdy widzieliśmy cię ostatnio, miałeś napięku z wiedźmami. One na swój sposób akceptują moją obecność i chcą mnie na swoim święcie. Dostałem zaproszenie nie do odrzucenia, jak co roku. Pokręcę się tutaj, a gdy słońce wstanie, wrócę do siebie. A wy? Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara Tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Dlaczego uważasz, że nie dostaniemy klucza? O rany, gorzej niż z dziećmi.
Na szczyt góry wpuszczają najwyżej 3 osoby. Tylko pięknych młodzieńców lub gładkie dziewuchy. Dostają klucz, mogą otworzyć bramę i pójść na spotkanie z wiedźmami. Mnie niczego nie brakuje. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? Potrafię znaleźć zaginiony głos. Więc idź i poszukaj głosu rozsądku. Powie ci, żebyś zawrócił, bo z wiedźmami nie ma żartów. Kurka, jaki stary, no! Jesteśmy tutaj, bo szukamy elfa o imieniu Imlerit. Ciri uważa, że jest gościem wiedźm. Taki wielki w pełnej zbroi? Idziecie w dobrym kierunku. Rzeczywiście jest na szczycie góry. Widziałeś go? Tak, po raz pierwszy na moczarach. Woda zamarzała pod kopytami jego konia, a wczoraj drugi raz widziałem, jak zmierzał tą drogą. Dlaczego go szukacie? Zabił mojego przyjaciela. Na twoim miejscu nie szukałbym zemsty. Nawet wiedźmy czują przed nim respekt. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Tekle. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. O, Janek jak... Słońce zaszło, słowik umilkł. Janek jak zwykle jest przydatny. No to może Ciri wycygani klucz, a ja jako stary i brzydki. Zaraz, gdzie ten namiot niby jest? Tu. No nie chcę zlecieć. Chodź, Ciri. Kurde, takie te mostki. No chodź. Tu ta Tekla chyba jest, urzęduje. Jeszcze nie gotowe. Trzeba zaczekać. Oby dar mi odpływ. Jeśli panie mają sprawę, to czemu nie dają nam jej częściej? Kiedy... Nie spotkacie się z paniami. Odejdźcie. Rozpogadza się. Kto to? Podejdź tu, dziewczyno, no dalej. Tak. Jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy. Charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Nieważne, już wiem. Wybieram cię, dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Ciri? Świetnie. Kto nie chciałby spotkać się z paniami? Mój towarzysz idzie razem ze mną. Co też kot przeniosł? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Ma żmijowe oczy. Tak. Cuchnie zakrzepłą posoką i trupem. Na dodatek jest stary i bezpłodny. O Jezus. Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. Pozory mylą, nadam się. O co tu chodzi? Dlaczego wybrałaś tę dziewczynę? Powiedz mu. Co roku troje wybrańców dostępuje zaszczytu spotkania z paniami. I co się dzieje, gdy już dostąpią zaszczytu? Gdy wracają, już nie mówią o przeszłości. Są szczęśliwi i zaczynają życie od nowa. Dziewczyna nie jest pierwszą, która została dzisiaj wybrana, ale księżyc stoi już wysoko, więc pewnie będzie ostatnią. Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. Dziewczyno? Jest sprawniejszy niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabije każdego, kto stanie mu na drodze do celu. Może się myliłam. Może jest w nim życie? Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku. Jeśli uważasz, że podołasz wyzwaniu. No ba! O jakim wyzwaniu mówisz? Powiedz mu. Trzeba zejść do jaskini i zanurzyć się w podziemnych wodach. Na czym polega haczyk? Woda jest głęboka i ciemna. Tylko, że ja mam... Kurka, mikstury takie, o jakich tobie, babo, się nawet nie śliło. Przyjmuję wyzwanie.
Chodź. No i co? Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Przynieś mi tę monetę. Babulino, jakbyś ty wiedziała, gdzie ja... Coś się zdarzy. O, tu jakaś książka. Przepowiednia i klinik, dobra. No to co? Patrz, babo. Będzie oszukaństwo, ale to nic. Gdzie to jest, moje cudowne? To. Pełnia, to nie to. To? Feromony utopca. To raczej nie to. Kurde, gdzie to było moje? Widotum. Odwar... Orka. Proszę bardzo. O. Jedziesz, Wiesiu. Niby gdzie ta moneta? A, przepraszam. Gdzie moja kusza? No? No, Wiesiu. Jedziesz. Jest tam jeszcze jakaś jaskinia taka fajna, ale najpierw tu zobaczymy, co tu ciekawego jest. O! Tu jest trochę tlenu. Tak jest. Nie wiem, czy stąd nie można wyjść chyba, co? Jak to tutaj jest? Nie, no można. Dobra, później tutaj. Oto! No cóż. Chyba bies. Zobaczcie, jak mu HP spada. Pięknie. Co możesz? 30 poziom mam. Niesprawdzianem to był ten bies, a nie tam nurkowanie. A do tych jaskiń wrócimy sobie. Gdzie ja w ogóle jestem na mapie? Tutaj, dobrze wiedzieć. Ja tu później wrócę i sobie... Mam nadzieję, że nie zabrali Ciri, bo to by były jaja. A jest, no. Zaczynałam się już martwić. Dobra, chodźmy dobra. Po klucz. Coś się zdarzy. Coś się zdarzy. Wrócili. Czego chcecie? Ciekawi mnie, co jest na szczycie góry. Powiedz mu. Ta
Tam mieszkają panie, ale tylko wybrani mogą je oglądać. To wiem. Chcę się dowiedzieć. Tutaj nie dowiesz się niczego więcej. Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchnie szlamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Marika, otworzę wam wrota. A teraz idźcie. Łatwo poszło. Bo nie musiałaś nurkować tej jaskini. Nie marudź. Jesteś wiedźminem i nurkowałeś już w gorszych miejscach. Kiedyś opowiem ci o zleceniu na Zeugla. No dobra. Ostatni spośród wybranych udadzą się teraz na szczyt. Do pań. Coś. Niech rozpocznie się święto i niech trwa do białego rana. Jacy piękni. Coś się zdarzy. Coś się zdarzy. Zdarzy się, zdarzy. Ale to już się zdarzy w następnym odcinku, moi drodzy. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.